Kochani, zapraszamy Was na film, w którym opowiemy Wam o naszej przygodzie, o naszym wyjeździe do Wrocławia, który zakończył się w Monachium i był bardzo słodko-gorzki. Tak. Także nagrywamy film razem, podzielimy go na pół. Zapraszamy Was do obejrzenia dwóch części. Pierwsza część pojawi się u mnie, druga część pojawi się u Justynki. Odnośniki jak najbardziej do tych filmów będziecie mieli w opisie, także wszystko znajdziecie. Zapraszamy. Zapraszamy na film. Robimy to pierwszy raz, więc no nie wiem jak nam to pójdzie, ale stwierdziłyśmy, że trzeba to zrobić razem. Nie wiemy jeszcze gdzie to rozetniemy, nie wiemy jak to wyjdzie, ale na freestyle lecimy. Dokładnie. No dobra, no to nie wiem, może wiesz co, dla rozluźnienia atmosfery Cię zapytam, jak Ci podał mi pokój do nagrywania? Bardzo przestrzenny, że tak powiem, przestrzenny. Przestrzenny na swoje 3 metry kwadratowe. Nie no, to jest troszkę więcej. No, nie wiem, kłóciłabym się. Profesjonalny, o, powiem tak. A będzie jeszcze lepiej, no ale to z czasem. No dobra, zaczęło się we wrześniu, nie? We wrześniu kupiliśmy bilety. Tak, może zacznijmy od tego, powiedzmy w ogóle, co my tutaj chcemy nagrać. No właśnie, to powiedz, Justynka. Tak, jak wiecie, miałyśmy pojawić się na targach we Wrocławiu. Niestety, siła wyższa nie pozwoliła nam dotrzeć na te targi. No i o tych naszych przebojach, bo tak to można nazwać, chciałbyśmy po prostu tutaj opowiedzieć. O tym, jak los zadecydował za nas. Tak. Tak, tak to można nazwać. Tak, byłyśmy przez 3 dni w szoku, jak naprawdę można nie mieć na nic wpływu. Tak, i stwierdziliśmy, że musimy to nagrać, bo nie wiem w ogóle, czy to będzie do uwierzenia. Może co niektórzy sobie pomyślą, że my to zaplanowałyśmy, bo to no nie do wiary, jak to się wszystko po prostu rozwinęło. Tak. Trochę szkoda, że tyle czasu minęło, bo na gorąco to na pewno mogłybyśmy nie wiem, z większymi emocjami o tym mówić, a teraz już trochę emocje opadły, ale może i lepiej. Może i lepiej. Dobra, no to co? To od początku. We wrześniu jakoś postanowiłyśmy, już wcześniej o tym rozmawiałyśmy, ale we wrześniu postanowiłyśmy, że dobra, trzeba się za to wziąć, ogarnąć te bilety i jedziemy na targi do Wrocławia w grudniu. We wrześniu znalazłyśmy loty i skusiłyśmy się na loty z przesiadką, bo nie sądziłyśmy, że, no, że spotka nas taka przygoda. I co nas skusiło? To, że wylot był z Düsseldorfu, tak, prawda? Tak, że wylot był z Düsseldorfu i że był w piątek i że powrót był w niedzielę. Także jak najmniej dokładnie musiałyśmy zrezygnować z naszych prywatnych żadnego prywatnego życia, że tak powiem. Poświęcałybyśmy tylko weekend na to, tak? Tak, tak. No właśnie, i to nas jakby przekonało, żeby wziąć te loty, a nie inne, bo inne to miałyśmy do wyboru Dortmund, tak, do którego trzeba dojechać. Oczywiście jest to lot bezpośredni, ale to się wiąże tutaj z dojazdem, później w drodze powrotnej dojazd do Düsseldorfu. Jest trochę skomplikowany. Plus do tego dodatkowe dni, które musiałybyśmy zaplanować na tą podróż. Dokładnie. Więc bez wahania stwierdziłyśmy Lufthansa. Super linia tak naprawdę lotnicza, tak. Nie ma się czego obawiać. Na przesiadkę miałyśmy godzinę, ale to Lufthansa nam zaproponowała tak jakby to połączenie, więc no, nie bałyśmy się, nie? Nie, no gdzie? W ogóle. A w sytuacji, która wystąpiła, tak naprawdę nie miało to w ogóle znaczenia, jaka to linia lotnicza, po prostu każda jedna była uziemiona. No więc wiecie, miałyśmy już bilety, całe szczęśliwe, plan, szykowałyśmy sobie plan na tą Polskę, co po kolei, gdzie pojedziemy, co zobaczymy, w piątek miałyśmy być między drutami. Tak, mało tego, ja już Wam opowiadałam, ja sweterek robiłam sobie już na te targi, Magdalena też tutaj buszowała w szafie, co ona ma tam ubrać, żeby się jak najlepiej zaprezentować. No. Tak. No ale i co? I dzień wyjazdu, nie? Tak, dzień wyjazdu. W piątek spotkałyśmy się na lotnisku. My takie, wiesz, na czarne, jakby żałobie jakieś. Żałoba po targach.
bo nie wiem, co chciałam powiedzieć teraz. Spotkaliśmy się na lotnisku. W Düsseldorfie nic nie zapowiadało tego dramatu. Pogoda, słuchajcie, super. Nie wiem, czy padało, nawet nie pamiętam. Chyba nie, padało. Nie padało. Tak, bo tutaj to wiecie, to jest kraina deszczowców, więc mogłoby padać, ale nawet nie padało. No nie mówiąc już o śniegu, żadnego śniegu. Tutaj właściwie śnieg nie pada. Mam nawet zdjęcie z płyty lotniskowej, gdzie był po prostu schudku i bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładna pogoda, ale na lotnisku. Spotkałyśmy się na lotnisku, wszystko super, jeszcze wcześniej sobie przyjechałyśmy. Na lotnisku okazało się, że nasz lot jest opóźniony. Tak. Kiedy mieli zacząć boarding, dostaliśmy informację, że lot jest opóźniony. Tak. Także praktycznie nagle 30 minut przed odlotem. No ale zdarza się, nie? Zdarza się. Nie denerwowałyśmy się tym. Zdarza się. Tylko poszłyśmy zapytać, czy zdążymy, bo martwiłyśmy się tym, że mamy godzinę na przesiadkę, nie? I to nas najbardziej martwiło. Nie to, że dlaczego jest opóźniony, tylko to, że my mamy tylko godzinę na przesiadkę. No i w informacji dowiedziałyśmy się, że jeżeli, że tak naprawdę musimy dolecieć do Monachium, i tam zobaczyć, bo być może zdążymy na ten samolot, a jeżeli nie, to miał być kolejny samolot o godzinie 22, więc już wiecie, plany się by pokrzyżowały, no bo do między drutami byśmy nie dojechały, ale pomyślałyśmy sobie, no trudno, już nawet kombinowałyśmy jak, bo miałyśmy jechać do brzegu nocować, do mnie, ale nawet kombinowałyśmy nocleg we Wrocławiu u mojej córki i no i pomyślałyśmy sobie, no jedziemy. Nawet jakbyśmy się miały spóźnić. Ale plan był Wrocław, tak? Tak. Tak, ciągle było w głowie, że jest Wrocław. Polecono nam niestety te przebuchowanie tych biletów dopiero w Monachium. Ale nie martwiłyśmy się tym, bo wiedziałyśmy, że no dobrze, no nie zdążymy na ten, na który miałyśmy zdążyć, ale mamy w takim razie jeszcze mimo wszystko dość sporo czasu, żeby zdążyć na ten o godzinie 22. Jakby gwarancja była taka, że Lufthansa musi nam zapewnić drugi lot. Tak. Bo mamy ten bilet łączony. No więc samolot odleciał, a my w środku leciałyśmy w nieznanym. No i co? I przed samym lądowaniem pilot powiedział, że kręci kółka, bo jest... A tak, nie mogłyśmy wylądować, dokładnie. Ciasno, 20 ciasno, minut tak. będzie kołował. No więc byłyśmy już, nie tylko my zresztą, bo tam bardzo dużo osób było, mieli połączenia gdzieś dalej. Jeszcze. Podczas lotu dostałaś SMS-a, nie SMS-a, wiadomość, że nasz lot do Wrocławia jest opóźniony również. Tak, to było przed wejściem do samolotu, więc liczyłyśmy na to, że zdążymy na niego jednak. Tak, to była duża szansa. Była duża szansa, że zdążymy, że jak ten lot, którym będziemy leciały do Monachium, dotrze na czas, to mamy dużą szansę. Miałyśmy dużą szansę, ale szanse zaczęły maleć w momencie, kiedy pilot powiedział, że trudne warunki są w Monachium, że przez to musimy 20 minut kołować, że nie wylądujemy o czasie. No i co? I jeszcze podał informację, że będą informować, jak tam kolejne połączenia, że oni powiedzą 15 minut jakoś przed. Na razie nie wiedzą, ale powiedzą. No to wiecie, jeszcze w nadziei leciałyśmy i myślałyśmy, że a może poczeka na nas ten samolot. Tak, nie? Nadzieja umiera. Liczyłyśmy na to, że jest więcej osób takich jak my. No, no i co się okazało? Faktycznie kołowaliśmy, trwało to trochę dłużej. Przed samym lądowaniem pilot powiedział, że na pasażerów, którzy wybierają się do Wrocławia, czeka specjalny autobus. Specjalny autobus, że proszę tylko do tego autobusu szybko, który przetransportuje pasażerów do kolejnego samolotu. Także słuchajcie. No śmiesznie było, bo już czułyśmy się jak VIP, że tak. Wiecie, będziemy autobusem do kolejnego samolotu wiezione. No i tak też się stało. Wylądowaliśmy, był jeden autobus dla pasażerów, a drugi autobus dla tych do Wrocławia. Wsiadłyśmy do tego autobusu. Z nami jeszcze chyba z 10 osób? Nie, tam było 6 pasażerów razem z nami. Tak, aha, ja no przeliczyłam, także... przeliczyłam. Także, słuchajcie, ten autobus dowiózł nas pod sam samolot, ale już w tym Monachium było bardzo dużo śniegu, co jeszcze w sumie
jeszcze nas tak nie zmartwiło, nie? Nie, no już wyglądało już biało. Biało, tak. Chociaż jeszcze pamiętasz, jeszcze się śmiałaś, ach, robią panikę, tutaj pilot podał, że 2 cm tak, śniegu, tak, a oni panikują. Tak, bo tak podał, że 20 mm. Bo tak faktycznie było, tego śniegu, no było biało, ale nie było na tyle dużo, żeby... Nie, nawet nie pomyślałyśmy. Po prostu, no dobra, może się wszystko tutaj teraz opóźnia, bo pada śnieg. I co? Wsiadłyśmy do tego samolotu. Jak już wsiadałyśmy do tego samolotu, to po prostu cały samolot na nas patrzył, tak jakby to przez nas nie wyleciał. I jakby chcieli nas po prostu wzrokiem zabić, że to te właśnie... Tak, spóźnialskie. Te spóźnialskie, dlaczego one... Jeszcze pamiętam, dziwili się ci ludzie. O, tyle ludzi wsiada, nie? Coś takiego było. Tyle ludzi, 6 osób. 6 osób. Tak. No i zajęłyśmy swoje miejsce. Ale zamieszanie zrobiłyśmy. Zrobiliśmy. Tak. Wszyscy myśleli, że jak już te spóźnialskie przyszły, to my wylecimy. My też, nie? Że już tylko na nas czekali. Tak, tak. Słuchajcie, my byłyśmy w niebo wzięte, bo no po prostu idealnie się to pasowało. Na nas samolot czekał. Lecimy do Wrocławia, lecimy na targi. Już tylko po prostu usiąść na miejsce i czekać. I czekać, aż dolecimy. Jakie ale to było niestety mylne. Nie sądziłyśmy, że czeka nas lot naziemny. Tak, trzymali nas nawet nie, bo ruszyliśmy. Pamiętasz? Ruszyliśmy do startu. Przejechaliśmy jakieś kilometr i ustawiliśmy się w kolejce do startowania właśnie, tak? Do tego, żeby się wzbić w powietrze. I słuchajcie, i w tej kolejce staliśmy 3 godziny. Tak. W końcu po tym czasie pilot ogłosił, że niestety nie ma szans na wystartowanie, chociaż zanim pilot to ogłosił, to ty dostałaś znowu maila, że ten lot, który mamy odlecieć, jest anulowany. Anulowany. Jeszcze w samolocie dostałam, że lot jest anulowany. Mhm. Dokładnie. Tak, wtedy też już dałyśmy znać, że nie przylecimy i tak dalej. Dokładnie. Wtedy też pilot powiedział, że no niestety wracamy na pozycję parkowania. I jeszcze po tym godzinę czasu siedzieliśmy w samolocie. Tak. Poczekaliśmy na to, żeby z niego móc wyjść w ogóle. Dokładnie. Wróciliśmy do pozycji parkowania i musieliśmy czekać godzinę czasu na busy, które po nas przyjadą. Także spędziliśmy na płycie lotniskowej 4 godziny w samolocie. Tak. Justyna przez cały ten czas była zapięta, bo liczyła na odlot i na końcu zorientowała się, jak trzeba było wysiadać, że ona ma pas zapięty. Tak, także no, miałyśmy też ubaw. Byłyśmy... Tak, momentami to już po prostu z tego żalu chyba, tak. Że taka głupawka nas dopadała, już, nie? No. Że chociaż niech nas wypuszczą, ulepimy bałwana, bo orzełka tak, zrobimy, bo naprawdę tego śniegu już zaczynało być ale coraz więcej. Ale nie my, to nawet ci ludzie, którzy tam w środku siedzieli, po prostu zaczynało im troszeczkę, że tak powiem, odpalać. Najbardziej było mi szkoda rodzic z dziećmi. Najbardziej było mi szkoda, bo no, nic przyjemnego zostać w mieście, w którym... Zostać uwięziony. Zostać tak, w mieście, w którym no, nie masz gdzie pójść, tak? No i właśnie, słuchajcie, jak dostałam o tej anulacji lotu, to zaczęłyśmy myśleć, co zrobimy. Tak, i tu się zaczyna. Tu się dopiero zaczyna historia. Bo zaczęłyśmy myśleć, co zrobimy i jak się później okazało, byłyśmy zawsze o parę minut przed tłumem. Po prostu. Tak. Jednak stwierdziliśmy, co dwie głowy to nie jedna. Naprawdę. Człowiek nie ma czasu na to, żeby się zastanowić. Po prostu jedna podejmuje decyzję, druga idzie po prostu w ogień razem. Sprawdziłyśmy się po Justyna. Sprawdziłyśmy się, tak. I po prostu jesteśmy razem, tak. I robimy, popełniamy błędy razem i decydujemy razem. I nie popełniamy tylko decyzje, które podejmujemy też są w sumie... No, odpowiednie. Dobrze, że tak się stało, że się sprawdziłyśmy, że nie było, nie wiem, kłótni między nami, a co teraz, a co robimy dalej, tak? Tylko zgadzałyśmy się w tym, co robimy. I co? Najpierw plan w samolocie, już przed wyjściem z samolotu miałyśmy taki, że idziemy do informacji, tak? Tak. Dokładnie. Idziemy do informacji, bo... Dlaczego myśmy chcieli iść do informacji? Ja już nie wiem właściwie... Zapytać o kolejne loty chciałyśmy, pamiętam... Tak, co mamy zrobić chyba, zapytać, czy mamy jakiś hotel sobie szukać. Jak wyszłyśmy z tego samolotu, jak weszłyśmy do... tej hali odlotu. Do tej hali, nawet nie odlotu, bo to jeszcze byliśmy ciągle w tej hali...
Ale już jakby po odprawach. Już jakby... Tak, tak. Ja w ogóle myślałam, że my jesteśmy właśnie w części tej lotniska, gdzie wchodzi każdy. A dopiero potem okazało się, że my jeszcze byliśmy w środku. Właśnie... Już po odprawach. Mm-hmm. I tam... W tej części zamkniętej. Tam zderzyłyśmy się z takimi tłumami, po prostu z tłumami, słuchajcie, ludzie. Właściwie okazało się, to już był wieczór, pod wieczór to się wszystko, już nawet nie wiem, która to była godzina. 18? Może tak. A to wszystko tam działo się od godziny 14. Od 14 zrobił się tam chaos. Od 14 nie wylatywały te samoloty. I tam było mnóstwo ludzi. Tam po prostu nie było szans, żeby do jakiegokolwiek okienka... To była jedna długa, słuchajcie, kolejka. Początek kolejki widziałyśmy, ale nie widziałyśmy końca tej kolejki. Tak. Nie byłyśmy w stanie tego w ogóle ogarnąć. Co się dzieje? Nie wiedziałyśmy tak naprawdę, czy stać w tej kolejce, co robić. Podeszłyśmy do tablicy odlotów, która była tylko było wszędzie... Anulowane, dokładnie. Wszystko na czerwono. No i wiecie co, i taka jedna szybka decyzja, właściwie ja usłyszałam w głośniku tylko informację, że jeżeli ktoś ma możliwość sam sobie ogarnąć hotel i jakiś tam gdzieś się zatrzymać w tym Monachium, to żeby to zrobił i wziął rachunek. Nawet nie było powiedziane, że ktoś zwróci za to czy coś, tylko po prostu żeby zrobić to samemu i wziąć rachunek. I wiecie co, i to była... W sumie zanim podjęliśmy decyzję o tym, że buchujemy sobie hotel, to podjęliśmy decyzję, że nie stoimy w kolejce. Tak. Tak? To była jedna taka nasza decyzja, nie stoimy w kolejce. Nie stałyśmy w tej kolejce. Bo to nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu, dlatego to stanie w tej kolejce trwałoby całą noc. Ta kolejka wyglądała tak, jakbyśmy nie potrzebowały hotelu, bo po prostu spędzimy w niej całą noc. Jak podjęłyśmy decyzję, że nie stoimy w kolejce, zdecydowaliśmy natychmiast, że musimy zamówić sobie hotel. Wiecie, na początku, jak próbowaliśmy zamówić hotel, znaczy ja byłam taka, wiecie, szukałam sobie fajnego hotelu. Widziałyśmy, że musimy sobie hotel koło dworca... Nie, tego jeszcze ty nie szukałaś koło dworca. A nie, masz rację. Ty patrzyłaś na, nie wiem, gwiazdki. Ja patrzyłam na ładny, tak. Ja patrzyłam na ze śniadankiem, na ładne wnętrza. Jakby to miało znaczenie. Tak. I rozczarowałam się. Aha, jeszcze w dobrej cenie, żeby było tak. Jak wybrałam już pokój i okazało się, że jest niestety, nie ma miejsc. Tak, że nie ma miejsc. Okej, okay, więc wzięłam kolejny. Już chyba ty wtedy ja już zaczęłam szukać. Przy dworcu. Więc ja zaczęłam, okej, przy dworcu, znalazłam się przy dworcu, kliknęłam kolejny, nie ma miejsc. Słuchajcie, kolejny, nie ma miejsc. I zaczęło nam się palić. A to było dosłownie, no nie wiem, 2 minuty po tym ogłoszeniu z głośnika? Tak. Tak. Ci ludzie w tej kolejce, jak się potem okazało, oni stali po voucher. Oni stali, żeby dostać voucher od swoich linii lotniczych na miejsce w hotelu. Ale powiem wam, że nawet jeżeli dostali ten voucher, to nie dostali już miejsca w hotelu. Bo po prostu Monachium jest duże, ale ten paraliż dotyczył 150 lotów. Czyli w sumie, jak zrobiłyśmy kalkulację, to wyszło nam ponad 20 tysięcy osób, którzy zostali jakby bez swojego lotu. Wiadomo, że nie wszystkie te osoby poszły nocować do Monachium, ale no niech to będzie nawet połowa z tego, tak? 10 tysięcy osób, nagle 10 tysięcy miejsc w hotelach było potrzebne. No po prostu nagle wszyscy zaczęli szukać. I no i ja już nie patrzyłam. Ja już znalazłam pierwszy lepszy hotel i po prostu podjęłam decyzję, mówię, no zamawiam. Kliknęłam, udało się, przeszło, zamówiłyśmy ten nocleg, po prostu totalnie w ciemno. Tak. Czy to będzie ładne, czy to nie będzie ładne. Ważne było nam, już w tym momencie było nam wszystko obojętne, bo już widzieliśmy, że to są nie przelewki po prostu, tak? Tak. Że tu nie ma czasu na wybieranie sobie miejsca, sobie fajnych hoteli, tylko po prostu bierzemy to, co jest wolne. I słuchajcie, wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy o tym, że dojazd do Monachium to też będzie wyzwanie. Tak. Bo jak już miałyśmy klepnięty ten hotel, to pomyślałyśmy sobie, dobra, no to już nie emocje opadły. Nie ma już co tu szukać na tym lotnisku, jedziemy do... Jeszcze po telefonach do naszych mężów, oni nam doradzili, no to zróbcie sobie fajne po prostu. Wiedziałyśmy już, że do Wrocławia nie dolecimy i możemy po prostu z Wrocławiem się pożegnać. Nawet oni tak nam doradzili, że no to zróbcie sobie fajny dzień w Monachium. Dokładnie. Też patrzyłyśmy na pociągi, żeby w sumie
równocześnie szukałyśmy i noclegów, i pociągów, ale twój mąż chyba powiedział, że wcale nie musicie jechać pociągiem w nocy. I dobrze, że nie pojechałyśmy, bo te pociągi w nocy stanęły. Ludzie spali w pociągach w tym Monachium. Tak. One nie wyjechały. Tak, jak już zamówiłyśmy ten hotel, no to już miałyśmy, że tak powiem, ciepło na sercu, dobry humor, tak, że jesteśmy bezpieczne. Tak. Tak, więc udałyśmy się do wyjścia. Co nie było też takie proste. Ja się wtedy zorientowałam, że jesteśmy cały czas jeszcze po tej stronie, gdzie już... Po tej stronie zamkniętej. Po tej stronie zamkniętej. Nazwijmy to tak. Takie duże to lotnisko. Takie tak duże to lotnisko, że nie mogłyśmy znaleźć wyjścia. Tak, tak. W końcu jakoś się wykaraskałyśmy, nie? Tak, weszłyśmy na tą część ogólną. Mhm. No i tam spotkałyśmy się z kolejną kolejką. Tak, i ja do Magdy mówię... Ale nie wiedziałyśmy, dokąd jest ta kolejka. Nie, wiedziałyśmy. Ja do Magdy mówię tylko, mam nadzieję, że to nie jest do taksówki. Tak, powiedziałaś to? Powiedziałaś tak. To? Nie wiem, ale... Dlatego, że tam przy tej kolejce była chyba jakaś informacja do taksówek. I ja skojarzyłam to... Ale kolejka, jak... Zobaczyłyśmy tą kolejkę, to w ogóle jeszcze nawet nie było wyjścia widać. Po prostu ta kolejka znowu była kilometrowa. I tak szłyśmy w stronę wyjścia i faktycznie ta kolejka była aż do tych drzwi obrotowych. I wtedy, jak przeszłyśmy przez te drzwi obrotowe... Kolejna część kolejki. To zorientowałyśmy się, że to jest kolejka do taksówek. Tak. Justyna Luzara mówi tak, no ale zobacz, tu stoją dwie taksówki i ona chce tam iść. Ja mówię, ale Justyna, tutaj milion osób czeka do tych taksówek. Także, a Justyna stoi, ale zobacz, to jest autobus. I to faktycznie... To był, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Ten autobus dla nas przyjechał. To było po prostu takie... No, ktoś nad nami czuwał, tak. Bo w tym momencie, kiedy my wyszłyśmy, podjeżdżał autobus. I na nim było napisane dworzec Monachium. Tak, dworzec główny. Więc Justyna mówi, jest autobus, jedziemy. Jedziemy. To była decyzja, słuchajcie, to tak. Właśnie ta decyzja. I ja za Justyną. Jedziemy. Tak. I ja za Justyną. Hotel bukujemy. Autobus jedziemy. Jeszcze na luzaku stałyśmy koło tego autobusu. Tak. Nie było dużo ludzi. Z 10 osób było może. Żeby zostawić tam walizki, tak? Walizki tak. Się oddawało do tego luku. Dokładnie. No ale nagle co się wydarzyło, jak tam się ludzie zaczęli pchać, to po prostu my już się też zaczęłyśmy pchać. Słuchajcie, tam była walka. Ale udało nam się, nie? Tak. Walczyłyśmy. Walczyłyśmy. Jedna pani nas bardzo chciała... Wysiudać, że tak powiem. Tak, ale nie dałyśmy. Bo tak wyszczelna, że nawet mnie popchnęła, słuchajcie. No, także tak. Nie dałyśmy się, usiadłyśmy w tym autobusie. I ruszyłyśmy. I ruszyłyśmy. Autobus ruszył, ludzi nie wpuścił, którzy tam, no nie wiem, nagle się 100 osób chyba pod tym autobusem tak. zebrało i zorientowali się, że to jedzie do Monachium, ale powiedział im tylko, że będzie następny. I cudem, po prostu cudem udało nam się stamtąd odjechać bez w ogóle czekania. Co było najlepsze? Tak. Nie minęło 10 minut drogi. A Magdalena się pyta, Justyna, czy ty jesteś pewna, że on jedzie na dworzec? Słuchajcie, ja się zrobiłam blada. Tak, bo ta decyzja była tak szybko podjęta, i tak wskoczyłyśmy do tego autobusu. Mówię, o matko. I nikogo nie pytałyśmy tak naprawdę, gdzie tak, on jedzie, nie? Ja mówię, no napis był, że jedzie na dworzec, ale czy jak on stanął na tym przystanku, czy on nie zmienił tego napisu, to ja nie wiem. Słuchajcie, zbystrzałam. Szybko zbystrzałam? Co to jest? Mówi się tak? Zrobiłam się bystra. Okej. Okay. Tak, szybko zaczęłam wyciągać bilety. Żeby znaleźć na bilecie, dokąd on jedzie, tak? Dokąd kupiłyśmy bilety. Na bilecie nie było nic. Nic. No Magda się mnie pyta, ale gdzie kupowałaś bilet? Ja mówię, no kierowca się pyta, czy do końca, więc ja mu powiedziałam, że tak, do końca. Jedziemy do końca. Słuchajcie. I ty się zaczęłaś pytać pasażerów, prawda? Tak. Tak, okazało się, że jedziemy na ten dworzec. No zresztą tak naprawdę z lotniska chyba tylko na dworzec jeżdżą autobusy, nie? A może i nie. No miałeś przeszczęście, tak? Ta podróż trwała ponad godzinę, więc gdybyśmy nie złapały tego autobusu, nie miałybyśmy tej taksówki, no to ten pokój też byłby nam na nic, bo po prostu nocka na lotnisku jak nic by nas czekała. Bo no, nie, doczek-
spodziewałobyśmy się chyba na tą taksówkę. Nie było aż tyle tych taksówek, ile tych ludzi w kolejce. Co się później okazało, nie wiem, czy ty słyszałaś tę informację, że od soboty na lotnisko nie wchodziły ani żadne autobusy, ani żadne pociągi. Tak, wstrzymali to wszystko. Ale jak ci ludzie się stamtąd wydostali, nie mam pojęcia. Ja myślę, że większość tam koczowała po prostu. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale my już nie mieliśmy na to ochoty. Nie. Po prostu, nie. Tak. Cieszyłyśmy się, że dotarłyśmy. To była naprawdę, to była super decyzja, że wzięłyśmy ten hotel blisko dworca, bo w Monachium już był paraliż. Już nic nie jeździło po tym Monachium. Ani żadne bany, w sensie tramwaje, no nic kompletnie tam się nie poruszało, bo śniegu już było coraz więcej. Ten śnieg padał po prostu nieprzerwanie, on padał cały czas. Tak. Więc gdyby nie to, że hotel był koło dworca i mogłyśmy tam dojść na piechotę, to nie wiem, ile musiałybyśmy iść na piechotę do naszego hotelu. To byłoby cienko. Uber, zapomnijcie, po prostu nic nie jeździło. Taksówki tak samo. A to był dopiero początek tak naprawdę, nie? Jeszcze się nie zapowiadało. Tak. Tak, jak się później okazało. Poszłyśmy sobie do hotelu, zadowolone, zostawiłyśmy swoje walizki w pokoju. Hotel okazał się całkiem fajny. W sumie chciałabym jeszcze powiedzieć, że dotarłyśmy, spotkałyśmy się w ogóle, podróż nasza zaczęła się przed południem, a dotarłyśmy do hotelu praktycznie przed nocą. Po 22. Na pewno. Po 22. Bo martwiłyśmy się, czy jeszcze zdążymy gdzieś coś znaleźć do jedzenia. Oczywiście byłyśmy przez cały ten dzień tylko na jednej kanapce, tak, którą Justyna nam przygotowała i zjadłyśmy ją w samolocie. Tak. Dokładnie. Także byłyśmy bardzo głodne, bardzo zmęczone i no i marzyłyśmy już tylko o tym, żeby jakąś kolację zjeść po prostu. Więc wyszliśmy z hotelu, znalazłyśmy obok hotelu fajną knajpeczkę, zjadłyśmy sobie tam po włosku. W sumie też miałyśmy tylko 15 minut, żeby zrobić zamówienie, bo... Tak, bo zaraz kuchnię zamykali. Kuchnię zamykali za 15 minut, także słuchajcie, wszystko było po prostu... no, bez chwili zastanowienia. Trzeba było po prostu decyzję podejmować od samego początku w mgnieniu oka. Tak. Jak już wróciłyśmy do pokoju, to już byłyśmy tak padnięte, że już nic nam się nie chciało, po prostu się położyłyśmy i no i zaczęłyśmy się zastanawiać. Po 6 miesiącach znajomości wylądowałam z nią. To i tak długo, co? To i tak długo. No i co, jak już tak byłyśmy w tym łóżku, to zaczęłyśmy się zastanawiać, co dalej z nami, nie? Tak. Co dalej z nami będzie. Tak. Jak żyć? Że trzeba zacząć tutaj podejmować kolejne decyzje. Tak. Co zrobimy? Kiedy jedziemy? Kiedy kupujemy? Wiedziałyśmy już na pewno, że pociąg, że chcemy kupić bilet na pociąg do Düsseldorfu. A kiedy? Nie, kiedy? Tak, ale poczekaj. No dobra, bo jeszcze stwierdziłaś ty, w sumie tu ty stwierdziłaś, że słuchaj, lepiej jakbyśmy sobie już zarezerwowały jakiś powrotny transport, no bo nie wiadomo, jak to będzie jutro. Tak. Więc zaczęliśmy szukać sobie pociągu. No wiedziałyśmy, że samolot nie wchodzi w grę, więc znaleźliśmy sobie... Jeszcze wybrzydzałyśmy. A ja. Bo była opcja, że autobus albo pociąg, nie? A nie, to lepiej pociąg. Ja pamiętam, że pociąg, tak. I jeszcze lepiej. Było na 10:00. Nie, no to troszeczkę zjemy sobie śniadanko, tak. Weźmiemy sobie tak na 14:00. Ale nie, to zastanawiałyśmy się właśnie, na którą brać, bo stwierdziliśmy, że skoro już tu jesteśmy, tak, ja nigdy nie byłam w Monachium. Ja też. Tak, nigdy nie byliśmy w Monachium, no to może chociaż tutaj po, wiecie, koło komina się pokręcimy. No wiadomo, śniegu dużo, no to nic dalej się nie wybierzemy, ale że coś byliśmy, zobaczmy, nie? W sumie byłyśmy niedaleko centrum, więc czemu nie skorzystać, w samym centrum tak naprawdę, w samym centrum. Tak. No i co, ja miałam pomysł, żeby może poszukać jakiegoś sklepu z włóczkami, tak. A to by się, no, ale jeszcze, a to by się nie chciało. No jak nie chciało mi się? Coś było, że to by się nie chce. Nieprawda. Tak. Coś tam było. Bo ja znalazłam chyba tak, że będziemy szły tak, jest jeden sklep. Do wszystkich mi się nie chciało. No właśnie, a ja taką trasę nam w ogóle już sobie szykowałam. Tak, jeden sklep, drugi sklep i jeszcze trzeci sklep i Justyna mówi, o, już jej się coś tam nie chciało. Ale ja mówię, no dobra, to tam jest w okolicy. Zdążymy. Ale w okolicy jeszcze coś było, co ty chciałaś zobaczyć. Jakiś ratusz czy coś? Ja mówię, o, to jest koło tego ratusza. Taki piękny, tak, taki piękny. Ja mówię, to jest koło tego ratusza, no to dobra. No to dobra, też trasa była ustalona. Tak. Ale w ogóle, kupiłyśmy sobie bilety na pociąg, poszłyśmy spać. Zadowolone, tak. Szczęśliwe. Mamy, uratowane jesteśmy, mamy transport.
wracamy do dworca bliziutko, jeszcze stwierdziliśmy, że walizki sobie w hotelu przechowamy i ruszymy po prostu na miasto. Sobie po mieście. Mhm. No. Rano wstałyśmy, przygotowałyśmy się do wyjścia, zostawiłyśmy walizki. Zostawiłyśmy. I weszłyśmy i zderzyłyśmy się po prostu z hałdami śniegu. Samochodów nie było widać. I tu możemy te filmiki powstawiać, jak to wyglądało, bo to przez noc tam się tak wydarzyło, że po prostu nagle nie było widać. My tutaj będziemy rozmawiały, a będziecie miały w podglądzie, jak po prostu to wyglądało. Tak, no to zobaczcie na zdjęciach. Samochodów nie widać, rowerów nie widać, widać tylko jakieś kształty. Nic nie widać, po prostu nie widać świata. Torów tramwajowych nie widać. Tak. Ulicy też na dobrą sprawę nie widać, bo ludzie już nawet nie zwracali uwagi, czy są pasy, czy nie pasy, czy jest czerwone, czy jest zielone. Każdy chodził sobie, robił sobie co chciał. Nic nie jeździło. Jakieś ciężarówki gdzieś tam tak. Poblokowane. No dobra, a nasz cel był pierwszy sklep z puczkami. Ale najpierw miałyśmy zjeść śniadanko, nie? Tak. Zapachniało nam po prostu w hotelu tym śniadankiem, którego w sumie nie zamówiłyśmy. Ja miałam nawet ochotę, myślę, a może to kupimy to śniadanie. Ale syn mówi, nie, znajdziemy coś po drodze. Dobra. Poszłyśmy i po drodze dopiero zaczęłam szukać, gdzie tu po drodze do sklepu z włóczkami, gdzie tu można zjeść śniadanie. Okazało się, że faktycznie niedaleko, super tam jakieś francuskie śniadanka. No i zdjęcia możemy wrzucić tego śniadanka, bo ono było przepyszne, nie? Pyszne śniadanko zjadłyśmy. No i po tym śniadanku nadal... Ale zaraz! Tak. Tu już się właśnie zaczęły schody. Tak. Zanim to śniadanie zdążyłyśmy zjeść, Magdalena rozmawiała ze swoim mężem. I on ją uświadomił, że pociągi też nie jeździą. Co się dzieje, tak. My nie patrzyłyśmy na wiadomości. Nie, bo praktycznie ja zamawiałam z aplikacji i ja nie dostałam żadnej wiadomości, tak. że nic nie jeździ, że jest odwołany nasz pociąg. Jak mi to Magda powiedziała, oczywiście... Automatycznie weszłam w aplikację i sprawdziło się. Nasz pociąg został odwołany. Wszystkie zresztą. Dworzec stanął. No i tu w tym miejscu zrobimy chyba pauzę, no bo ten film by bardzo długo trwał, a chcemy go podzielić na dwa. Co? O co jeszcze byśmy chciały poprosić? O komentarze. Co myślicie? Czy miałyście taką przygodę? Czy może Wam się to zdarzyło? Bo na mnie. Pierwszy raz. Kto czekał na nas na targach? O właśnie. Kto chce się z nami spotkać? Mamy wiadomość, dostawałyśmy, to jest w ogóle super. Było nam mimo wszystko cieplutko, jeśli czytałyśmy Wasze wiadomości, że czekacie, że bardzo Wam przykro. To było bardzo miłe. Także dziękujemy za takie prywatne wiadomości. Ja nawet dostałam wiadomość, że czy mi coś kupić. No. No. Nawet dostałam taką wiadomość, że jak coś potrzebuję, to może mi kupić. To było piękne, naprawdę to było piękne. I właśnie tego nam najbardziej jest chyba szkoda, tych spotkań. Tak jest, tych spotkań najbardziej. Nie tych zakupów, ale tych spotkań, bo w sumie na to najbardziej liczyłyśmy. Po to jechałyśmy, żeby Was poznać. Tak. Więc na drugą część tego filmu zapraszamy do Justynki. Tak, zapraszamy do mnie na kanał. Dowiecie się... o dalszych losach naszego wyjazdu. Tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zobaczyć, jak to dalej wyglądało, to zapraszamy do Justyny. I będziemy się z Wami już dzisiaj żegnać. Ciao! Pa!